can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with, because it can get dangerous. See these people I ride with. This moment, we own it. Cześć, z tej strony Spaniard. Ze mną dzisiaj jest Junhi.pl. Cześć. Manko. I wiemy sobie Space Engineers. Tam na dole w podpisie macie link do jego kanału, możecie wbić i sobie zobaczyć. Zasubskrybować, zalajkować. Jeśli wam się spodoba. Czym się różni Space Engineers od Minecrafta? Wszystkim. To jest dobry początek. Mimo iż polega prawie na tym samym. Co nie? Głównie grafiką, no i systemem zniszczeń. Dobra, tym stateczkiem dojdzie tutaj, lecę na tą platformę. No tak, asteroid na razie nie ma, więc... Oj, nie to. Dobra, bo z tymi asteroidami to była lipa wtedy. No tak, wzięliśmy sobie wcześniej, żeby tobie obalnąć. Trochę i... Bo była lipa. Udało nam się może paręnaście minut przetrwać, zanim asteroidy wszystko rozwaliły. No w późniejszym etapie, jak coś się włączy, bo potem będzie ciekawiej przynajmniej. To tak. Rozbudujemy z tą platformą. A ja po pierwszy raz. Choć już widzę... Ja tym stateczkiem tutaj podlecę. Mhm. Staram się poszukać gdzieś może uranu, wiesz? Uran będzie w tym... w reaktorze. Tak, tak, ale wiesz, no, zawsze więcej się przyda. O, mamy już żelazo, kobalt. Jezu, znowu nie spalił tego bikona i rafinerii. To uważaj. Dobra. Chyba włączyłem. Obrażenia. Ty, w sumie może ten statek na części rozbierzmy od tak, razu. Tak. I zbudujmy kolejne rafinerie. Zobaczę, czy teraz drzwi dobrze działają. A i znowu do połowy się otwiera. Jakiś ten. Gruby. Coś się zbugowało, no to już jest nierealne. Ale to tak wszędzie jest? Nie wiem, może tylko tak u ciebie. Miałem przeinstalować. Ale wczoraj mnie cholera, to żeśmy nie mieli czasu. Spoko. Dobra, te drzwi tu wywalę najwyżej. Tak. To jest, powiem ci tak, drzwi w tej grze to jest efekt i na razie wizualny. Wiesz, żeby wprowadzili te tlen i tak dalej, nie, te różne śluzy, o, no to fajnie byłoby. To by było ekstra. Może wprowadzą. Ja dałem ten... Nie, na pewno w późniejszym etapie. Equipment razy 10. Wiesz? Większy teraz jest? To nie będziemy musieli co chwilę latać. To w sumie nawet dobrze, bo ten silnik, żeby zdemontować, to dwa razy musiałem wczoraj tam, czy kiedy... Nie, przedwczoraj. I to mały, nie? Tak. Ten duży to w ogóle to masakra. Co mówiłeś? Ten duży to w ogóle masakra. Dokładnie. Jak na razie bram nie widzę. Z tego statku się weźmie. Tak, tak. Ja się wezmę za te rafinerię od razu. Priorytetem będzie też... Znaczy... Na razie jedna rafineria to nam chyba starczy do zbudowania, wiesz, pierwszego statku. Za co w ogóle się bierzemy? Za platformy czy za statek? Tyle nie ma asteroid, więc przydałby się jakiś pojazd do wydobywczy. Wydobywczy, tak. Coś małego, okay. Prostego. Fajnie, że tu jest... Trójże jest ta. Jeszcze grawitacja.
O, to spoko, łatwiej wydobywać. Mhm. Wiesz, wewnątrz to i tak jest łatwiej, bo to wszystko ci nie uciepa. Czemu tak to w przestrzeń wszystko? Przypomina mi się kopanie Dizda w Minecraftie. Ty w ogóle grałeś tego Minecrafta? Tak. Miałem ludzi, wiesz? A, spoko. Ja to ogólnie kiedyś miałem kilka serwerów takich, wiesz, mhm. Troszkę, że tak powiem, taki podzysk. Moja przygoda z Minecraftem to się zaczęła jak na tabelnie Voltip założyli serwer, wiesz? Właśnie w klimacie Voltipa i sobie tam grałem jakiś czas. Ale gra na dłuższą metę, no się nudzi jednak. Mhm. Co z tego, że masz powiedzmy ten tryb przetrwania, sporo wystarczy zaopatrzyć się w żywność i tyle, nie? Dobra, można iść na bossa i tak dalej, ale na dłuższą metę... Ale co potem, nie? Na dłuższą metę to, wiesz... To by nabiera sensu w multi, ale też... No, jak ekipo się gra, no to ciekawiej zawsze jest. Wszystkie gry, takie właśnie jak nawet teraz Space Engineers, ja bym sam tego nie nabrywał. No i w ogóle ciężej się gra samemu, bo to wolno się wydobywa wszystko i w ogóle. Wiesz, mówię, albo uderzę do Moskita, wyjewa ekipy, ale mówię, ty nabrywasz. No to nabrywałeś. No to... Półtorej miesiąca temu jakoś tak, no. To czemu by nie? Ja tam zawsze chętny. Ja też przebędę grać na tych Steamach. Przecież dawno nie robiłem żadnego live'a, wstyd. Ja ogólnie live'y bym robił, ale no... Ale co? Powiem, chujowy uploading mam. A. Jeden tylko, no to wiesz, lipa. Downloading jest zajebisty, nie? Ale no, mhm. Upload, no, świeży, tak powiem. To jest śmieszne. Ja na tym... jak robię live'y, to mam nawet sporą widownię i nikt nawet nie narzepa, że mnie, wiesz, nie rozumie. Nie no, jak dobrze się wsłucha, to wiesz. Wiem. Kto się z prawdziwym widzem, to będzie siedział do końca. Rzeczywiście. Mhm. Dobra, ja tego medycznego nie będę demontować jeszcze. Ostatnio? Nie. Dobra, tu będzie trzeba później sprzątnąć kamienie. Okej. Okay. Zauważyłem, że ten... energia wolniej schodzi. Z czego? Z platformy? Nie, z kombinezona. To może jak ustawiłeś pewnie większą tą pojemność, to pewnie jakoś to inaczej wpływa na to. Właśnie. Chyba też dlatego, że mam wyłączony jetpack, wiesz? Jak popie. A, no to też pewnie dużo ciągnie. Możliwe. Ja zauważyłem na jednym twoim filmie, że ty masz psa. Nie? Wodny... Już od kilku dni nie mam. O! Zdew! Nie! Trunki na to nie pozwalały, żeby go dożyć. Bo ja sam nie dam rady na rolnicy. Czepaj, halo? Oho, oho. Wyrwało cię. Wyrwało? Nie było słychać. Może na tym spiku jakiś, wiesz, mhm. Wiesz, no to warunki mi nie pozwalały, nie? No ja sam jednak nie dam rady takiego wielkiego psa, nie? A to nie był taki wyszpolony?
Nie, ja sam go troszkę. Aha. Myślałem, że wiesz. Szkoda, szkoda, ale no. Jakoś to wiesz, sprawdzić. Dobra. Jeszcze trochę pokopię. Czy by była fajna ta baza w asteroidzie? Najlepiej, nie? Bo potem jak te bombardowania są, to nie trzeba aż tak opancerzać tego. Wiesz, wtedy wystarczy wieżyczka, nie? Właśnie, z czego te wieżyczki się robi? Dziesięć komputerów, silnik, 8, jedna duża sterowa rura, mała sterowa rura razy 6, 30 elementów konstrukcji i 20 sterowych płytek, a do tego jeszcze amunicja. Troszkę trzeba. A amunicja jest bardziej skomplikowana w produkcji niestety niż i sama ta wieżyczka. Wiesz, ja postawiłem i czemu to nie strzela, nie? Właśnie, jak to w ogóle, jakie to w zasadzie działa? Bo ja tego nigdy jeszcze nie robiłem, bo w update nawet nie grałem. To jest to update z zeszłego tygodnia? Nie, dwóch tygodni chyba. Albo i zeszłego tygodnia. One automatycznie namierzają, nie? Dobre. No, czy pan wiesz, na pierwsze wieżyczki te typowo rakietowe, które będą na przykład pirackie statki zestrzeliwać. To by było mega. Wtedy tak. Oczywiście piraci też by do nas strzelali, nie? Bo tak. Norma. Bo tak to wiesz. Ja mógłbym teraz włączyć tryb, powiedzmy, dwie platformy. Ty sobie lecisz na jedną, ja na drugą. I próbujemy się nawzajem zniszczyć. A teraz te pojazdy można budować. Te koła są. Tak, w ogóle teraz dzięki, jak zrobili koła, to widziałem, boś coś zrobił, coś w rodzaju drzwi, wiesz? Jak to w ogóle budować, nie wiem, coś tam z pami, nie wiem. W ogóle tutaj można zrobić cuda, drzwi do tego, do hangaru. Wystarczy ten rotorek zamontować i co jeszcze? I nie wiem, co jeszcze. Noski to... Patrzę, wiele możliwości jest teraz. Właśnie, wiele. A w Minecraftcie nie ma. Wyobraźnię ci ogranicza. No kreatywne, nie? Dobra, ten mały kontener zbudowany tutaj obok tego assemblera, nie? Aha. Mieści troszkę więcej. Mhm. Już zaczęło braknąć miejsca w tym assemblerze, jak to demontowałem. Dobra, ja idę wtedy... Chociaż? Oj, wczytam z pami. A gdzie, na TeamSpeak'u? Nie. Ale bym pobanował zaraz. Nie pamiętam, teraz jaki przycisk sobie ustawiłem na ten... no. Społecznościowy. Teraz, bo nie słyszałem. Mówię, że nie pamiętam, co sobie wystawiłem do czatu na Steamie. Zrodowo jest Shift Tab, ta zakładka, tak? Wiem, tak się gry. Ale ja nie wcisnę. To sobie zmieniłem. To by teraz nie pamiętam na to. Dobra, jeszcze trochę.
Je tristeza. Kamienia. Uran jakiś jest, czy nie? Nie widzę, wiesz? Kobalt. Typka. Kobalt. Żelazo. Ram niestety... Nie ma. Dobra, to ja tu zdemontuję jeszcze kilka części i zabiorę się powoli za... jakiegoś małego stateczka wydobywczego takiego. Wiertło trzeba będzie demontować. O, jesteś. Tu masz lepiej czerwony. Ja mam biały. Tak. Czy gdzie ty jesteś w ogóle? Ja jestem lepszy, jestem. Biały Power Rangers. Ja przynajmniej się wyróżniał. Dobra, kokpit zdemontuję i biorę się za statek. Dobra. Oglądałeś kiedyś Power Rangersy? Jako dziecko. No to wiadomo, nie? Ładną dziurę zrobiłem. W czym? W asteroidzie? No, podoba mi się te dziurę. Jak ten dużo wydrążysz, to można tam się wybudować w środku będzie. No powiedzmy, że... Na razie popię... W jednym kierunku, wiesz? Mi to faktycznie. A czy... Staram się, żeby to było... Coś sensownie. Nie? No. W miarę, według mnie. Co to jest? To nie widzę. O, byłem. 23 metry. Dobra, to ja statek buduję. Mhm. Ty, twoje kamienie aż lecą na platformę. Już tu na platformie leży. A bo ja pewnie popnąłem jeden. Zapierdzielać patrzę równo tam. A co? Wiesz, tu nawet World Space Road, bo tu się szybciej... Hopie. Byłem na platformie, miałem się podleczyć, nie? No. Zapomniałem. Co tam jest? Czy jest tu rano? A ja też, ty, w ogóle z głowy by mi wleciało. Teraz bym kipnął. Wiesz, ten wielki... Ja się wcisnę trochę. Ten wielki czerwony napis... system podtrzymywania życia może nawalić, nie? Nawet nie wiedziałem. Wyłącz tą latarkę sobie, bo ja to w sumie nie użyłem, na to na dużej starcia, bo to troszkę też... Ale co mnie popie, to wiesz... Ciemno? Ciemno. A u mnie tak w miarę jaśnie jest, wiesz? To może masz rozjaśnione. U mnie tak było, że w grze było jasno, a na nagraniu jak nagrywałem tam nie, no to było strasznie ciemno, nie? No to nie wiem co na to wpływa. Nie wiem. Może... Jakoś? Chyba. Nie wiem, nie znam się. A, płyty pniemy przy sobie. Jep, ciemno. Lampy możesz pobudować nawet. Lampy? No. Na statki się wstawia, chyba można też taką, nie? Wstawiać. Reflektor. Zas? To musi być z platformą połączone, nie wiem. Nie wiem, pipnie czwórkę i będę wiedział. Nie mam przy sobie tych stalowych płytek, to nawet nie sprawdzę. No jak chcesz, to w kontenerze co tam, nie? No, ale na razie to sobie popię. Dobra. To mi pokazywało? Nie, niczemu nie. O, już pokazuję. Mm-hmm.
9 na razie. Proszę, ty. Chyba? Nie, popię na razie. Ja tu już ten szkielet statku troszkę. Ja się pobawam te elementy. Ja się postaram przepopać teraz do ram, wiesz? Okej. Okay. Tutaj stworzę elementy, bo troszkę... No, przydałby się. Naprawdę... poparta. To zrobię, tylko tych płytek stalowych troszkę brakuje. O, znowu żelazo. Dobra, mi zostało 13 metrów do przekopania. Ej, czekaj tu. Co? Ja mówię, tu ekwipunki pełne są w assemblerze i nie mogę produkować. Ale to będzie lepiej. Z trzeciej osoby się gorzej popie. No kto wizer mogliby jaki zrobić? O, to byłaby wygoda. Czy ja wiem? Te światła dużo dają. Kurde, taka technologia, a nie ma żadnej podczerwienia i nic. Dokładnie. Chociaż tutaj technologia jest bardzo prosta. Tak, nie? Nie weź się. Powoli przebijam do ram, ale nie. Jakby tu wprowadzili system tlenu, nie, no to kurwa najlepsza gra byłaby chyba. Szczebuję. Z tym względem. Szczebuję na statkach. Bo depompresja. Depompresja byłaby świetna, teraz. Zajebiste by to było. Teraz zbudowanie większości rzeczy. No okej, fajnie, ale wiesz. Fajne byłoby, trzeba było jakoś tam tlen produkować i tak dalej, nie no to... Zawsze więcej obowiązków, nie? Okej. Płytki. Dobra, mam... Nie zabrapnie. Dopopałem się do... Dosyć sporo zważę pewnie, tak? Dopiero rozpopuję. Ale wiesz. Ja tu już kokpit zamontuję. Kontenerem taki robić, nie? Żeby z tyłu miał. Kontener można połączyć z wieczłem, wiesz? W jaki sposób to się robi? Masz konektor i zwieczł, tutaj. Rura transportowa i łącznik. Kurde. Pewien, że tam same wieczło ma coś. Tak. Wieczło zbiera, ale mało. 5 kilometrów do jakiegoś mining carrier. Ja to ja popiję, idę razy. Transporter ma 4 wejścia, nie? No. Podłączasz to do... Wstawiasz, znaczy... przy tym... kontenerze i rurą transportową do... tego. Do wieczła, nie?
Czy powiem, że trzeba było... Uda mi to zrobić. Co? Uda mi to zrobić, nie wiem. Też nie wiem. Będziemy się podpatrzeć za Moskita. Bo on to wiesz. Ty nie wiesz, by Fable Space problem, ale ja nie, bo mówię polski ten. Spot Monday. Ty masz jakiś wafel krzemowy czy coś? Nie. Kurde. Akurat porody są potrzebne. Z tego statku chyba nie ma jak wziąć szyby jakieś. Tu nie ma. Możesz zdemontować... a zdemontowaliśmy ten? For Pit? No. O. Ten kokpit z tego statku chyba nie potrzebuje szyb, bo on jest ten wewnętrzny chyba nie przecież. Właśnie teraz jest dylemat, że 5 szyb brakuje do końca kokpitu. Ale w sumie on będzie bez tych szyb działać nawet, nie? Aha. Jokit. Chodzi tu jeszcze może... ...wnętrznych elementów to wypadnie. Nie ma. Sypał. Ale działa, nie? Tak, no to tam wiesz, tylko 5 szybek brakuje, nie? To... A. To wiesz. Potem się zrobi... czy to jest... Wypływać... ...zmuś. To będzie... A, to samo działa tak jak w wiertarce, tak? Wiertarka nie ma wypływacza. Jak to się nazywa, ten... Wiertarka ręczna, to nie ma to? No by... Tamten jest, wiesz... Nieporównywalnie. Na dalekie zasięgi, tak? Aha. Coś takiego. Zajebiste. Dobra, ten uran przeniosłem już z tego statku, bo tam jest statek. Pędzi, zaczyna powoli. Dobra, ja tu na razie popiję jeszcze. Ja mam wciół dużo i trochę. Przynajmniej tak mi się wydaje. No wiesz, aby tylko starczyło na te godzin początkowej rozgrywki, a później jak te statki będą, to już górki pójdzie. Aha. Oj, wpadłem do... Julie jakiś. Dobra. Ja tam na swoim jakimś odcinku kiedyś tam gdzieś też powiedziałem, to aż się zgubiłem, pamiętam. Chciałem, że umrę, bo już tam się kończyło mi wszystko energia. No to jest... Spore niektóre te strajdy są i mają sporo tych tuneli. Wiesz, my tu mamy... parę dużych i jest tam małych. Ja nie pamiętam. Ja, ale wiem, że ogólnie chyba 16 dużych asteroid, nie? Sporo. No tutaj o, jeszcze blisko jedna jest. Wiesz, ja mam tyle dobrego pompa i internet, że on to walnie. No właśnie, bo raz z takim jednym kolesiem tam coś próbowałem nagrywać, lagowało strasznie cholernie. Lepiej nagrywam z tym, z Adasiem Świętego Rowa, to no. On robię, kiedy jedziemy obok siebie, nie? Nie jest to jakoś... Czego to było, bo nie pamiętam już. Co? Z czego to było, bo nie pamiętam. Ale coś trzeba. Nagrywaliście z czego? Święty Row. Saints Row. Trójka. A, to. Seria, którą wiesz, nabiewam... Nie, nabiewam bardzo... Bardzo, bardzo dużo. Prawie rok. Bo nam się nie chce. Albo mamy czas i właśnie nie chce nam się, albo nie mamy czasu i... To ciekawa gra nawet w miarę jest. Mhm. Teraz na Xboxie 16. Games with Gold, bo dodawać Saints Row trójkę za darmo. O, proszę.
Jeśli ktoś gra na konsoli, to czemu nie? A teraz jest od pierwszego Dust dostępny. No proszę. Fajnie była pamięć. W tym miesiącu Hitmana dali najnowszego. Mhm. Sleeping Dogs też ostatnio dali, także no, sporo ciekawych gier dają nawet, nie? No, no. Okej, okay, mam. Chyba wystarczają tę ilość RAM. Ile? Przy sobie? No. 807 jednostek. To nalajcie starczy, ziomek, ty, coś to garnięty jest. Wiem, ty powiesz. Czy biorę to, co wydobyłem? Krzem się robi ze skały, nie? Silipem. Silipem to ja się. To. Już nie pamiętam, skąd się to brało nawet. Okej. Okay. Sakra. Cię. Czy prawda, czy po prostu, że pamięć niż wil? Chyba... Łusek? Nie, coś tam jakoś chyba... No boi chyba coś tam się... Właśnie nie wiem. Kiedyś coś mi coś tam gadał, że to chyba na dole boi, nie wiem. Możliwe, wyjdę, to sprawdzę. Ale te naboje w czym się tworzy? Na tym bierze. Ta inna zepmatka. Wiele rzeczy się douczę. Tak, choć raz coś wiem o jakiejś grze. Wow. Tyle wybrać. No. Boże, ile wydobyłem. Ja za silniki się biorę już. Okej. Okay. Przepałem jakieś 60 metrów w linii prostej. No, to będzie można się nad tym tunelem coś pomyśleć. Wiesz, tunel? Będzie można zaraz podarować, ale w nim jest jeszcze sporo zbóż też na podwodze, nie? To będzie tymi. Jak kontener zamontuję zaraz za kopitem, to będzie można podłączyć go, nie? Powinieneś to zrobić. Ej, tak, będzie można. Boluje się, połączy, wiesz? Po prostu. To jak mówiłem. Mam nadzieję, że dobrze silniki zamontuję i sam sobie statka nie spalę. Aby nie eksploduje. A raczej nie. No wiesz. Nie bym tego taki pewien. Chcesz to przyjść sprawdzić? Nie wiem, no i co idzie do ciebie, bo... muszę tu już wejść. Hej. Czy tu jest wyjście? Kilka ton materiałów, nie? Przynieś. Tam? Mówię, parę ton materiałów przyniosę. A co? Idzie. Drugie rafinerię będzie trzeba zrobić. Ten silnik, czy ja bym dał tu, wiesz? Który? Ten przedni. Przedni? No. Wiesz co, by ja chciałem te wiertło jakoś, nie wiem, na górze zamontować i chyba by nie spaliło, nie? Czy w ogóle to są... Wtedy pisz szeroki na dwa prosty, nie?
Tak. Ja bym zrobił na 3. Buduj swój. Może będzie działać, zobaczymy. Ale nie, musi być, wiesz, miejsce. A nie, to się pomieści wszystko. I na przodzie się za tego zamontuje mam ten grawitacyjny jak coś i gyroskop. Mam przytwarzać plan, czy żelazo? Ty, w sumie możesz uran nawet, nie? Bo okay. Statku potem nie będę miał. Czy dam to do Assembliera? Dobra. W Assemblierze jest 6,5 tysiąca. Dobra, wezmę trochę tych sterowych płytek. Nie? Ja przecież... Tam jest ich 300. Czy jakoś tak. Mhm. A to ja przy sobie chyba większą ilość mam. Mhm. Ja tam sporych miałem, wiem, że... Nie, że dużo zużyłem na budowlę. A tam było sporo, bo ja te rafinery zdemontowałem, nie? Mhm. To troszkę tego było nawet w sumie. Dobra, przydałoby się... Ja pierdzielę, co ja zrobiłem. Co? Chodź zobacz. Rozwaliłeś... ...popit. Chciałem spawarkę wyciągnąć, a... No, nie to, co trzeba. I co, i straciłem te wszystkie elementy? Nie. Są w ekwipunku? Powinny być. Normalnie nie zdzierżę. Ej, chyba nie mam. Znaczy to. Czego mi brakuje? A nie, poziom energii, kombinezonu jest zbyt niski. Dobra, wracam. 7% tylko. Myślę, czego nie mogę postawić. Teraz będę mógł, czy nie? A właśnie. Zęcznych płytek mi brakuje. Może, ale lepiej postawić i pozobacz. Lepiej mi zużyć, nie? Czego ci trzeba? Płytki? No, wewnętrznych. To są w tym. W Assemblerze. Dobra, to zaraz wezmę. Kurde, bo chciałem spowarkę wyciągnąć, a wyciągnąłem to gówno. Podleciało. I w małym kontenerze też jest. A, no to nalajcie. I ponad 1000 tych. Płytek. Dobra, to chyba starczy na razie, wiesz? Czekaj, przydałoby się w ogóle elementy tych konstrukcji. Ja mam ich chyba przy sobie sporo. Mam 627. Aha. Jak chcesz, to chodź, to ci dam trochę. Nie, dobra, ja... Gdzie się teraz ten zdrowie? Sprawić muszę statek. No, wszystkie elementy mam, tylko tych szyb brakuje. Aha. Pamiętam, że... O! Czemu grawitację włączyłeś? Nie ja. Trzeba wziąć... Uran się skończył. A, no i myślę, bo kurde, jep i w górę poleciałem. Ja już idę włożyć. Okej. O, dziękuję. Dobra, to może ja ten... Będę rozbierał... statyw, co? No dobra, bo tam już resztka została. Mhm. I będziemy chyba kończyć odcinek. No dobra. Co? Okej. Okay. Bo już pół godzinki. Dobra, to my wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że się podobało, że będziecie chcieli więcej. Trzymajcie no się. Na pewno. Że się Marku i zapraszam na mój kanał. Tak, link w opisie. Trzymajcie się. Chyba do. Hej.